zimowe wędrówki wzdłuż Narwi. No zaczynamy, dlatego że dzisiaj pojechał ze mną kolega Sławek. No dawno nie był ze mną, ale w końcu udało mi się go wyciągnąć. W takim razie zaczynamy w miejscowości Suszcza. Przypomnę, to jest miejscowość, w której skończyłem ostatnią wycieczkę. Także dzisiaj jest to punkt startowy. Zaczynamy, tutaj jesteśmy na moście w miejscowości Suszcza. Jak widać jest narew, my będziemy wędrować ze Sławkiem prawym brzegiem tutaj tej rzeki, także tam można w oddali zobaczyć. I takim celem też jest taka atrakcja lokalna, skit w takie miejsce, opiszę to później, w miejscowości Odrynki. Także pogoda dzisiaj, jak widać, jest pochmurno, nie jest zimno. Przypomnę, generalnie już mamy prawie zimę, a jest 4-5 stopni Celsjusza na plusie, także śniegu nie ma. No, zaczynamy dzisiejszą wędrówkę. Tutaj rozpoczynamy wycieczkę, jak wspomniałem. Tu widzimy tu most, a tu jest rzeka Narew. No, w dalszym ciągu nie jest to rzeka tutaj jakaś wybitnie szeroka. Woda płynie, lodu nie ma, także tutaj na razie teren dogodny do wędrówki. Nie ma jakichś takich terenowych przeszkód. Zobaczymy, co będzie dalej. No tutaj pokażę, jak rozpoczyna się nasza wycieczka. Widać, że robi się tutaj coraz ciaśniej. No i mamy też tutaj, nadal idziemy blisko rzeki, ale musimy tutaj gdzieś przy jakichś posesjach prywatnych obchodzić. No i rzeczywiście zaczynają się też dosyć wysokie szuwary, także. O, tu jakiś pomościk jeszcze, deski zmruszały. Także jest ciekawie. No, tutaj nareszcie wyszliśmy już na taki dosyć dogodny teren do wędrówki. A tutaj taka dziwna budowla, którą mijamy, drewniana. Jak Sławek mówi, podobno to chyba jakby spichlerz. Trochę się kojarzy może z dalszej odległości, jakby wiatrak, ale rzeczywiście trochę wygląda jakby dom mieszkalny, ale już. Dziwna budowla, dziwny budynek. No na pewno już stary, także raczej długo już nie postoi. Tu jeszcze zaprezentuję panoramę. Jak Sławomir się wędruje? Dobrze. Dajemy rady na razie? Dobrze. Na razie to taki etap mieliśmy trochę. Szliśmy przy takich tych prywatnych posesjach. Trzeba było tam trochę lawirować w zakrzeczeniach, ale daliśmy radę. Teraz mamy teren otwarty, także wydaje się, że droga będzie teraz o wiele łatwiejsza. No, wycieczka trwa dalej. Wycieczka trwa nadal. No tutaj widzimy, że rzeka też żyje własnym życiem. Sporo zwierząt różnego rodzaju też kręci się przy rzece. No tu jednym z nich jest bóbr. No widzimy ślady jego obecności tuż przy rzece. Właśnie tu rzeka akurat jest dosyć w dalszym ciągu wąska. Momentami się rozszerza. No wędrujemy ze Sławomirem w dalszym ciągu. No, na razie jest jakby teren trochę łaskawy. Tu widzimy szuwary dosyć wysokie, ale jakoś sobie jeszcze radzimy. No, a tutaj przedstawię namiastkę takich uciążliwości, które właśnie nas spotkały. Idziemy teraz przez wysokie szuwary. Na szczęście idziemy takim, nie wiem czy to widać na filmie, idziemy takim jakby wyrobionym tunelem wśród tych szuwarów, a okazuje się, że wcześniej wędrowali przez ten teren geodeci, którzy tutaj ustalali jakieś punkty terenowe. No i dlatego zawdzięczamy im teraz ten taki był coś w rodzaju tunelu poprowadzonego poprzez szuwary, także. No a dodam też, że jest dzisiaj w miarę sucho. To też o tyle dobrze, że przynajmniej nie mamy spodni zmoczonych. No tutaj pokażę, jak rzeczywiście wędrujemy dalej, na szczęście blisko rzeki. Także podążamy dalej. No jeszcze mamy tu pewien odcinek, nie potrafię powiedzieć, jak długo te szuwary się ciągną, dlatego że są dosyć wysokie i nie mogę zobaczyć, gdzie się kończą. Odeszliśmy trochę od rzeki do pobliskiego lasku takiego sosnowego, po to, żeby tutaj coś przekąsić, zjeść śniadanie. Rzeka tam jest około 100 metrów. O, tu przed nami jaka ładna sosna. Też chyba i dosyć wiekowa. Także teraz zrobimy krótki postój, zjemy posiłek i wracamy z powrotem do
wracamy z powrotem do rzeki. No tutaj już na szczęście etap, gdzie porastały szuwary wysokie, minął, został ten odcinek, został w tyle. Teraz mamy, jak widać tutaj, pokażę ujęcie, no wygodny do wędrówki brzeg, taki trawiasty z niską roślinnością. No tutaj dodam, że rzeka robi się już coraz tutaj szersza, taka dosyć ciekawa już do wędrówki wzdłuż niej. Tutaj znajdujemy się koło wsi Biędziuga, koło śmiesznie brzmiącej nazwy wsi Biędziuga. Także my dalej podążamy, no mam nadzieję, że taki odcinek się troszeczkę będzie ciągnął, bo trochę nas ten etap szuwar wymęczył. A tu taka ciekawostka, doszliśmy ze Sławkiem do mostku, taki przerzucony przez rzekę Narew, tutaj koło tej wsi Biędziuga. Tutaj nie wiem, czy będzie widać wyraźnie, no i stoimy właśnie na Narwiu. No my dalej wędrujemy prawym brzegiem rzeki, ale weszliśmy na ten mostek, zobaczyliśmy, no dosyć ślisko, mostek drewniany. Także my wędrujemy sobie dalej. Cerkiew jest tam dalej, wiesz? Tutaj jesteśmy już dosyć blisko tego miejsca. Jest to tak zwany skit świętego Antoniego Teodozjusza. To jest takie miejsce prawosławne. Tam do tego miejsca dążymy, do tej atrakcji. Tam też przekroczymy rzekę Narew, na drugą stronę przyjdziemy i później już rozpoczniemy etap powrotu do samochodu. No tutaj akurat takie znaleźliśmy ze Sławkiem miejsce, gdzie postawiono ambonę myśliwską, dosyć wysoka. Narew jest takim niedaleko. Także jak widać na tym ujęciu, teren dosyć otwarty. Tam po drugiej stronie widzimy ciągnący się tutaj na dłuższym dystansie las, ale po naszej stronie tu trochę zakrzeczenia. No i tam nie widać tego na filmiku, ale tam dalej już jest ten tak zwany skit, do którego dążymy. No teraz mamy tutaj trochę problem ze Sławkiem, bo przechodzimy przez wysokie trzciny. Szliśmy do tej pory, co ciekawe, ścieżką wyrobioną przez dziki. Tu się ścieżka nam skończyła i co, Sławek? Do przodu idziemy? To może kawałek podjedziemy, zobaczymy. No właśnie teraz musimy trochę improwizować i szukać wyjścia. Tutaj nas, wiemy, że jesteśmy na skraju pola. Blisko jest do wyjścia, ale nas oddziela tutaj taki jakby strumyk, nie wiem, rzeczka mała, starorzecze, i do tego nie możemy przejść, musimy dookoła obchodzić. No tak to wygląda, czasami są takie właśnie uroki wędrówki wzdłuż takich dzikich rzek, jak Narew. No i koniec końców, udało nam się dojść do tego miejsca, do tego tak zwanego skitu. Czy to pustelnia, to później powiem parę słów na temat tej atrakcji. No tutaj jak widać odetchnęliśmy ze Sławkiem z ulgą, dlatego że wyszliśmy już z tych zakrzaczeń, tych szuwarów. Także tutaj widzimy, przynajmniej jest droga, tu jeszcze jedno ujęcie na te budynki sakralne, prawosławne, i teraz spróbujemy zwiedzić, o ile jest taka możliwość. No, znajdujemy się teraz na terenie tego skitu. Tutaj pozwolił nam jeden z mnichów pofilmować. No niestety w środku nie mogliśmy sfilmować, także pokażę tylko na zdjęciach. No tak wygląda. Jest to obiekt dosyć nowy, tutaj wybudowany, ta cerkiewka wybudowana w 2011 roku. Także w środku także te elementy, jak ikonostas, są dosyć nowe. No tutaj troszkę pochodzimy, no widać, że to wszystko jest zadbane, nowe. Jak widać, trawniczki, wszystko, żadnego papierka, także jeszcze jedno ujęcie tutaj na ten skit świętego Antoniego Teodozjusza w Wodrynkach. O, tutaj mamy akurat ze Sławkiem przerwę, chwilę, kanapeczkę i połyku kawy.
Przypomnę, jesteśmy tutaj na terenie tego skitu. To się okazało, że to słowo skit to oznacza, jest to filia tutaj w pobliskiego monasteru, czyli zakonu prawosławnego, który znajduje się w Supraślu. Także to jest to filia tego monasteru. No tutaj akurat jest takie miejsce, gdzie można właśnie przeznaczone do takiego, gdzie można siąść sobie, coś tam zjeść, przekąsić. Te obiekty, które tutaj częściowo zwiedzaliśmy, no niestety nie można tego pokazywać publicznie wewnątrz budynków. Tutaj mamy przed nami jest też jedna z tych cerkwi, przewidziana na takie uroczystości, gdzie jest większa ilość wiernych. No, tutaj też widać zabudowania, tu jakieś pewnie budynki mieszkalne. No, tak to mniej więcej wygląda, będąc wewnątrz tego skitu. Przypomnę, skitu w Odrynkach. No, tutaj bym przyszedł w miejscu, gdzie znajduje się taka studnia, jak to napisane jest na drzwiach, czy nad drzwiami, święta woda, tylko do picia na miejscu. Także tutaj widzimy widać kubki, jest ta studzienka. I tutaj jeszcze taką jedną rzecz, którą chciałem pokazać, jest tutaj też tutaj dzwon. W tym skicie w Odrynkach. Prawdopodobnie nie wiem, z którego, jak on jest stary. Zresztą trzeba tutaj powiedzieć, że te większość tych budynków to są budynki nowe. Jedna kapliczka, którą wcześniej tam, zresztą widać ją tam w oddali, to została zbudowana w 2011 roku. Ta druga kapliczka, taka długa, którą wcześniej pokazywałem, w 2015 roku. Także tutaj większość budynków są to budynki dosyć nowe. Także zabytków tutaj za bardzo nie doświadczymy. I to już w sumie będzie ostatnie ujęcie z tego skitu. Także teraz ze Sławomirem przechodzimy mostkiem, który gdzieś tu znajduje się nieopodal, mostkiem na drugą rzekę Narwi i będziemy już wracać do Suszczy, gdzie znajduje się samochód. O, tutaj widzimy też taki mostek, przez który właśnie ze Sławomirem przeszliśmy. Mostek, który trzeba było pokonać, żeby przejść na drugą stronę Narwi. Zostawiliśmy już ten skit tutaj za nami i będziemy teraz podążać dalej już do samochodu. No, jak na razie widzimy tutaj pola, także przejście jest dogodne. Zobaczymy, co nam dalsza droga przyniesie. No, tu się znajdujemy już po drugiej stronie Narwi, ale jak widać tutaj do rzeki, tutaj praktycznie ciągną się szuwary, także tutaj sobie damy spokój. Idziemy z krajem lasu nieopodal rzeki, także tutaj musimy jakoś sobie w ten sposób poradzić, bo tam nie ma za bardzo przejścia. Jak długo nam warunki pozwolą, zobaczymy. No na razie idziemy tutaj brzegiem lasu. O, wracamy dalej do samochodu, także teraz mamy łatwy odcinek. Korzystamy z tego, łatwy odcinek teraz prowadzący przez pola. Jest taka, jak widać tutaj na ujęciu, droga polna. Ona zaprowadzi nas do takiego dopływu Narwi. Nazywa się ten dopływ Narewka. Także tam podobno, jak widać na mapie Google, jest mostek. Spróbujemy przejść i będziemy szli dalej. Także na razie warunki sprzyjające, które umożliwiają nam w miarę mało uciążliwy powrót do samochodu. Rzeka tylko, przypomnę, tutaj jest niedaleko. Nie wiem, czy to będzie widać. Także my wracamy dalej. No i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, zapowiadałem wcześniej, doszliśmy do jednego z dopływu Narwi, czyli rzeki Narewki. Także tutaj musimy przejść wzdłuż tej rzeki. No na szczęście prowadzi ta droga, którą szliśmy wcześniej. I tam gdzieś powinien być mostek, który nam pozwoli przejść na drugą stronę. O, tutaj widzimy w pełni, teraz można zobaczyć, co ten dopływ Narwi na Rewkę pokaże. No też nie mała taka rzeczka. Ale tutaj no, musimy niestety trochę plany zmienić ze Sławomirem. Idziemy tutaj, jak widać, z krajem pola. No musimy dojść do drogi, która gdzieś tutaj naokoło zaprowadzi nas do Suszczy. No niestety mostku, który niby był na mapie Google'a, fizycznie nie było. Także musimy tutaj naokoło przejść, idąc wzdłuż Narewki. Także nałożymy trochę drogi,
ale jest już późno, także musimy się troszeczkę śpieszyć. No, tutaj już doszliśmy do drogi takiej szutrowej. No i tu właściwie zaraz chyba w sumie zakończę już tutaj tą prezentację filmiku, gdyż już tu teraz będziemy wracać już taką drogą szutrową, jedną, później skręcimy w lewo w drugą drogę. Tu tylko pokażę taki taką wiatę, która jest przewidziana chyba dla turystów rowerowych, bo jako że znajdujemy się na szlaku rowerowym, no widać, że to troszeczkę już zbudowano ileś lat temu. Także teraz to na przykład te punkty Green Velo wyglądają dosyć nowocześnie, no to jeszcze takie widzę z dawnej chyba epoki. Także tutaj już będziemy powoli wracać i drogą szutrową, tam gdzieś jeszcze przy końcu zrobię jeszcze jedno ostatnie ujęcie. Teraz czeka nas tu ze Sławkiem przemarsz około tam 3 do 4 km. No to już ostatnie ujęcie z dzisiejszej wycieczki, no już jest ciemno, pewnie obraz będzie niewyraźny. No tu jesteśmy na prostej drodze do tego mostu w miejscowości Suszczy, gdzie stoi samochód. Także wycieczkę dzisiaj kończymy. Muszę przyznać, nie wiem, pewnie Sławek też to przyzna, że było bardzo fajnie dzisiaj. No dużo na świeżym powietrzu, warunki sprzyjające, trochę żeśmy musieli poobchodzić, ale mnie osobiście się bardzo podobało. Także do zobaczenia następnym razem. Także będziemy wędrować wzdłuż Narwi za około pewnie miesiąca.